Moi drodzy, mam teraz przyjemność zaprosić kolejnego mówcę. Co prawda nie jest z nami tutaj obecny, przygotował swój wykład, ponieważ mieszka za granicą. Jest to mój dobry przyjaciel, dr Helgi Johnson. Przez kilka lat pracowaliśmy wspólnie, ponieważ dr Helgi Johnson pracował w Departamencie Zdrowia w Wydziale Transeuropejskim. Jest z zawodu lekarzem, psychiatrą. Na co dzień pomaga wielu osobom z różnymi problemami. Dzisiaj przybliży nam temat przemocy duchowej, bo o tej przemocy również podczas konferencji chcemy powiedzieć. Często właśnie rozmawiamy o przemocy fizycznej, emocjonalnej, o przemocy ekonomicznej, a tak rzadko rozmawiamy o przemocy duchowej, więc dzisiaj rozpoczynamy ten temat. Zapraszam Was do tego, abyście wsłuchali się w ten właśnie wykład. Zapraszam. Hello. Witam serdecznie i zapraszam do wysłuchania wykładu na temat przemocy duchowej. Jest to trudne zagadnienie. Kwestia, o której często w ogóle się nie rozmawia, a jeśli już się ją wspomina, to zbyt rzadko. Nie jesteśmy wystarczająco świadomi, że ten problem istnieje wokół nas. Czym jest przemoc? Encyklopedia Medycyny opisuje wykorzystywanie jako zamierzone krzywdzenie lub ranienie drugiej osoby. Ta definicja pasuje również do przemocy duchowej. Nie jestem jednak pewien, czy każdy, kto stosuje ten rodzaj przemocy, robi to w pełni świadomie. Ale na pewno świadome jest pragnienie kontrolowania. Inna definicja przemocy mówi, że jest to zastraszanie lub terroryzowanie innych w celu ich kontrolowania i manipulowania nimi. Inaczej mówiąc, stosowanie siły, aby przejąć nad nimi kontrolę. Czym jest duchowe wykorzystywanie? Trudno jest jednoznacznie zdefiniować samą duchowość, więc trudno jest także zdefiniować duchową przemoc. Często jednak duchowość i kwestie duchowe są używane, aby kontrolować innych. Na tym polega duchowa przemoc. Jest to także wymuszanie całkowitego podporządkowania się przywódcy w kościele lub w domu zamiast Bogu. Osoba doświadczająca tego typu nadużyć jest kontrolowana w kwestii tego, w co ma wierzyć i jak się zachowywać. Duchowa przemoc może mieć miejsce w domu i najczęściej jej źródłem jest mąż lub ojciec. Statystyki mówią, że 85% ofiar przemocy domowej lub przemocy w ogóle to kobiety. Podobnie wygląda to, jeśli chodzi o przemoc duchową. Może ona mieć miejsce również w kościołach lub instytucjach kościelnych. Lider lub pastor może kontrolować całą kongregację wiernych lub tylko jej część, używając duchowych lub religijnych środków według swojej woli. Jest to niebezpieczne. Nie tylko dlatego, że przemoc sama w sobie jest zła, ale również dlatego, że zniekształca to obraz Boga. Dlaczego ofiara akceptuje przemoc? Istnieje przekonanie, że każdy, kto pracuje w służbie kościelnej, został do niej powołany przez Boga. Uważa się więc, że takie osoby zachowują się i działają prawidłowo i należy im zaufać. Wiele ofiar przekonuje siebie, że nigdy nie powinny tracić zaufania do religijnych autorytetów,
które z całą pewnością mają rację. Dlaczego tak się dzieje? Jestem przekonany, że u podstaw każdego przejawu przemocy możemy znaleźć strach i brak poczucia bezpieczeństwa, które prowadzą do potrzeby kontrolowania innych ludzi. Jeśli czujesz się niepewnie, a inni wokół ciebie zachowują się podobnie, twoja niepewność zanika. Osoba stosująca przemoc odczuwa dumę, ponieważ ma władzę nad innymi. To ważne. Są ludzie, nawet wśród tych, którzy nazywają się chrześcijanami, dla których władza jest źródłem pożądania i zrobią wszystko, aby ją posiąść. W rezultacie są one niezwykle zaangażowane w wymaganie od innych posłuszeństwa i poddania się ich wymaganiom. Często w grę wchodzą niepisane zasady, rzeczy, o których nigdy nie mówimy, ale o których wszyscy wiedzą. Niepisane prawa, które nie lubią być kwestionowane. Bo gdyby ktoś przyjrzał im się z należytą uwagą, okazałoby się, że są nieracjonalne i nielogiczne. Na przykład, nigdy nie należy wypowiadać się przeciw duchownemu. Często w takim systemie przemocy można zauważyć brak równowagi i wpadanie w skrajności. Pastor lub lider wymaga albo całkowitego podporządkowania się samemu słowu, albo z drugiej strony całkowitej akceptacji swojego rozumienia duchowego przywództwa, nawet jeśli stoi ono w sprzeczności ze Słowem Bożym. W takich systemach można więc zauważyć brak równowagi. Często można również dostrzec tak zwane paranoje, czyli my kontra oni. Paranoja polega na umieszczeniu samego siebie w centrum wszystkiego, co ma miejsce. Wszystko, co dzieje się na zewnątrz, jest interpretowane jako coś, co dzieje się w kontekście danej osoby lub grupy osób. Pojawia się także źle pojęta lojalność wobec organizacji lub lidera zamiast wobec Boga. Możemy również dostrzec czynnik tajemniczości, kiedy nie rozmawia się publicznie o tym, co dzieje się w danej grupie. Niezależnie od tego, czy jest to dom, czy środowisko kościelne, o pewnych sprawach po prostu się nie mówi. Patrząc na to z boku, wygląda to tak, jakby dana grupa ukrywała prawdę. I często tak się dzieje, gdy dochodzi do przemocy duchowej. Dlaczego ofiary stają się ofiarami? Czy każdy z nas może stać się ofiarą? Każdy z nas ma w sobie skłonność do czegoś, co nazywamy wyuczoną bezradnością. Osoby, które w dzieciństwie lub w życiu dorosłym, na przykład w małżeństwie, doświadczyły relacji opartych na poniżaniu i wstydzie, będą bardziej skłonne do tego, żeby poddać się kontroli i manipulacji. Często takie osoby mają zniekształcony obraz Boga, odczuwają potrzebę ciągłego zadowalania Boga i są przekonane, że gdy uczynią coś złego, muszą zostać ukarane. Mogą mieć obsesję na punkcie perfekcyjnego wykonywania zadań. Z drugiej strony mogą mieć tendencję do szybkiego zniechęcania się, rezygnują zanim w ogóle zaczną cokolwiek robić,
ponieważ uważają, że nie zrobią tego perfekcyjnie. Ponadto takie osoby są przyzwyczajone do niewłaściwych sposobów komunikacji, ponieważ są uczulone na wszelkie przejawy napięcia. Lepiej rozumieją osobę stosującą przemoc, gdy komunikuje się ona z nim w określony, pełen nadużyć sposób. A wszystko to wynika z doświadczeń przeszłości. Takie osoby również mogą odczuwać potrzebę nadmiernego kontrolowania swoich myśli lub emocji. Jednocześnie nie potrafią poprawnie ich odczytywać. Wszystkie te zachowania mogą sprawiać, że inni ludzie będą zamykać się przed nimi. W rezultacie łatwiej wpuszczają do swojego życia tych, którzy są potencjalnie niebezpieczni pod względem emocjonalnym lub duchowym, ponieważ wszyscy inni stawiają granice i nie dopuszczają ich do siebie. To z kolei prowadzi takie osoby do myślenia, że one same są temu winne i że zawsze są przyczyną problemów, co w konsekwencji sprawia, że trudno im zaufać innym ludziom. Mogą także odczuwać potrzebę posiadania zawsze racji, być krytycznie nastawieni do innych, mieć wąskie horyzonty myślowe lub przejawiać osobowość zależną. A wszystko to jest wynikiem sytuacji z przeszłości, gdy w relacjach z innymi doświadczali poniżenia i wstydu. Takie osoby mogą również charakteryzować się wysokim stopniem samokrytycyzmu, izolować się od innych lub prowadzić podwójne życie. Dzięki temu doskonale wpasowują się w okoliczności stworzone przez osobę stosującą przemoc. Na co zwrócić uwagę? Powinna zapalić się nam czerwona lampka, gdy w danej grupie zabrania się kwestionować zdanie przywódców. Gdy lider lub współmałżonek uważa, że nigdy się nie myli, a wszelką krytykę postrzega jako prześladowanie za swoją lojalność. Warto się zastanowić, kiedy rodzina lub kościół publicznie zawstydza lub poniża swoich członków, twierdząc, że nie są wystarczająco dobrzy. Gdy wszystko przedstawia się jako czarne lub białe, a za pomocą wstydu i poczucia winy kontroluje się ludzi. Bądź czujny, jeśli musisz dopasować się do grupy. Kiedy nie możesz wybrać rzeczywistości innej niż rzeczywistość grupy i postrzeganie świata, jakie proponuje jej przywódca. Alarmujące jest publiczne poniżanie ludzi, którzy odchodzą z grupy. Zerwane więzy rodzinne, ponieważ ty straciłeś rozum. Brak granic. Grzechy wyciągane na światło dzienne. Otwarcie mówi się o rzeczach, które powinny być omawiane prywatnie. Często widzimy, że ofiary są utrzymywane w stanie duchowej niedojrzałości. Nie pozwala się im polegać na samodzielnym studiowaniu Biblii i szukaniu kierownictwa Ducha Świętego, ale każe się im wiernie podążać za liderem. Twoje własne zrozumienie i rozwój nie ma żadnej wartości. Indywidualne myślenie zostaje ograniczone poprzez specjalny język, który ma narzucić wzorce propagowane przez lidera. Czasami członkowie grupy szpiegują siebie nawzajem i donoszą na siebie liderowi. To nie jest normalne. Legalizm.
Elementem tego systemu może być również sytuacja, w której ktoś obsesyjnie kontroluje, czy inni postępują zgodnie ze Słowem Bożym i robi to z niewłaściwych pobudek. Nie ma nic złego w przestrzeganiu dziesięciorga przykazań. To dobrze, że nie zabijasz i nie kradniesz, ale jeśli przez cały czas koncentrujesz się tylko na tym swoim postępowaniu, zamiast wpatrywać się w Zbawiciela, może to być sygnał, że doświadczasz duchowej przemocy. Zwykle wśród członków tego typu grupy nie zauważa się zbyt wiele radości. Powszechne jest raczej wytykanie grzechów i skupianie się na błędach. Fałszywi bogowie, jeśli możemy to tak nazwać, tego bazującego na wstydzie systemu, to co inni mówią o tobie. Wszystko obraca się wokół tego, co inni myślą na twój temat. Tworzysz więc fałszywy świat, w którym wyglądasz dobrze. Dzieje się tak nie tylko w przypadku przemocy duchowej, ale również w każdej sytuacji, w której ma miejsce przemoc, gdzie starasz się, żeby wszystko wyglądało ok. Wszystko wydaje się być w porządku. W systemie opartym na wywoływaniu wstydu mamy również element władzy. A do tego dochodzą sygnały, jakie otrzymujesz od członków rodziny Kościoła, takie jak: nie jesteś kochany i akceptowany, nawet nie kwalifikujesz się do tego, żeby być kochanym i akceptowanym. Jesteś kochany i akceptowany tylko wtedy, gdy spełniasz oczekiwania grupy lub osoby. Nie masz żadnych zdolności, jesteś bezwartościowy, nie nadajesz się. Masz poczucie osamotnienia i braku przynależności do miejsca, grupy czy osoby. To wszystko cechuje system oparty na wywoływaniu wstydu. Brené Brown zestawiła charakteryzujące go cechy w swojej książce pod tytułem Dare to Lead. Napisała w niej, że tam, gdzie dostrzegamy te zachowania, najprawdopodobniej ma miejsce manipulowanie z wykorzystaniem wstydu. Perfekcjonizm. Faworyzowanie. Gdy traktuje się jednych lepiej niż innych. Plotkowanie. Omawianie za plecami. Nie idzie się bezpośrednio do danej osoby, ale rozmawia się o niej bez jej udziału. Porównywanie. Wartość jednostki uzależniona od jej produktywności. Nieważne w jakiej dziedzinie. Molestowanie. Dyskryminacja. Potrzeba posiadania władzy i jej nadużywanie. Znęcanie się. Obwinianie. Dokuczanie. Ukrywanie prawdy, gdy coś pójdzie nie tak. Zamiast przyznać się do błędu, ukrywa się go. Niechęć do rozmawiania o problemach. To jest system oparty na wstydzie. System, w którym nie ma szczerej miłości i akceptacji. Jakie są konsekwencje duchowej przemocy? Wiele ofiar uważa, że stały się innymi osobami. Nie są już takimi osobami jak wcześniej. Zniszczenia i blizny pozostają długo po zdarzeniu. Niezależnie od tego, czy jest to rozstanie, rozwód, czy odejście z kościoła, blizny pozostają. Wiele ofiar twierdzi, że utraciły Boga, ponieważ nie poznały Go jako źródła łaski, miłosierdzia i nadziei.
ale raczej postrzegały go jako wszystko widzącego i wszystko wiedzącego sędziego, który podlicza punkty. Kogoś, kto bez ustanku patrzy ci przez ramię, ale nie jest miłosierny i łaskawy. W przypadku wielu, zbawienie w Chrystusie zostało zamienione na obsesję bezgrzesznego życia i duchowych obowiązków. Członkowie takiej grupy zaczynają przypominać siebie nawzajem. Jeśli boisz się, że zrobisz coś źle, patrzysz na innych i postępujesz tak, jak oni postępują, ponieważ wtedy możesz czuć się bezpiecznie. Bezpiecznie jest zachowywać się tak, jak inni. W rezultacie tracą oni swoją indywidualność. Nie rozwijają swojej osobowości i darów, w które wyposażył ich Bóg dla błogosławieństwa całego Kościoła. Ofiary obawiają się myśleć samodzielnie, stają się ostrożne w komunikacji. Pojawia się w nich strach przed złamaniem niepisanych zasad. Zasad, o których nikt tak właściwie nie mówi i których nikt tak naprawdę nie zna, ale one tam są, wiszą gdzieś w powietrzu. Ofiary poddają swoją wolność i sumienie starszemu zboru, liderowi, mężowi, matce, ojcu. Poddają się autorytetowi, bez względu na wszystko. Takim osobom trudno zaakceptować łaskę, ponieważ nie czują się jej godne. Trudno jest im również wyznaczać granice. Czują, że nie mają do tego prawa, ponieważ porzuciły lub straciły niezależność. Uważają, że są bezwartościowe i do niczego się nie nadają. Gdy przez długi czas doświadczasz przemocy, w pewnym momencie ogarnia cię gniew. To pierwsza rzecz. Następnie miłość do tych, którzy wywierają przemoc, słabnie. W końcu przestajesz samodzielnie myśleć i zaczynasz wierzyć, że gdzieś popełniłeś błąd. Wielu staje się nadodpowiedzialnymi. Według nich zaspokajanie własnych potrzeb i własna opinia jest postawą egoistyczną. Stają się nieufni i paranoidalnie podejrzliwi w stosunku do innych ludzi. Mają tendencję do ukrywania tego, co dzieje się w ich życiu. Trudno im przyznać, że doświadczają przemocy. Uważają, że jeśli komuś się poskarżą, okażą nielojalność wobec rodziny, kościoła, a nawet Boga. Prowadzi to do tego, że ofiara przemocy, bez względu na to, czy jest to przemoc fizyczna, duchowa, emocjonalna, seksualna, staje się wyizolowana. Nawet gdybyśmy zebrali razem grupę ludzi, którzy doświadczyli przemocy, oni nie będą rozmawiać o tym między sobą, ponieważ jest to jedna z tych niepisanych i niewypowiedzianych zasad. Tacy ludzie nie odczuwają ani nie osądzają poza obrębem, na który im pozwolono. Jak wspomniałem wcześniej, zaufanie innym staje się trudne. Jak już powiedzieliśmy, wiele z tych osób stwierdza, że stały się kimś innym. Każdy kościół lub dom, w którym stosowana jest przemoc, niszczy wszelkie przejawy osobowości i indywidualności, zastępując je tym, co nazywamy cultic persona, czyli osobowość zależna, która nie zadaje pytań, nie myśli krytycznie i nie odczuwa. Każda ofiara przemocy
również przemocy duchowej, zostanie w końcu złamana. Jezus ostrzegał przed tym. W Ewangelii Mateusza w rozdziale 20 mówi, ale Jezus, zawoławszy ich, powiedział, wiecie, że książęta narodów panują nad nimi, a wielcy dają odczuć władzę nad nimi. Lecz nie tak będzie między wami. Ale ktokolwiek chciałby być między wami wielkim, niech będzie waszym sługą, a ktokolwiek chciałby być między wami pierwszym, niech będzie waszym sługą. Jak i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i dał swą duszę na okup za wielu. Jezus mówi tutaj o całkiem innej koncepcji. Liderzy nie powinni roztaczać swojej władzy nad innymi. Powinni im służyć, świecić przykładem i współczuć. Piotr pisze do przywódców. Starszych, którzy są między wami, proszę jako współstarszy i świadek cierpień Chrystusa i uczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami. Nie z przymusu, ale dobrowolnie. Nie dla brudnego zysku, ale chętnie. Nie jako panujący nad dziedzictwem pańskim, ale będąc wzorami dla trzody. A gdy się ukaże arcypasterz, dostaniecie niewiędnącą koronę chwały. W księdze Jeremiasza czytamy: okropność i ohyda dzieją się w tej ziemi. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani rządzą według własnego upodobania. A mój lud kocha się w tym. Ale co uczynicie u kresu tego wszystkiego? Prorocy prorokują kłamstwo, by kontrolować trzodę według swojej woli. Rządzą przy pomocy swojego autorytetu, a nie Bożego. A ludowi się to podoba. Dlaczego? Zgodnie z tym, co powiedzieliśmy wcześniej, ponieważ ludzie wzrastali w systemie opartym na wywoływaniu wstydu i przyzwyczaili się do bycia kontrolowanymi. Jak powinniśmy reagować? Chciałbym powiedzieć, wydostań się z tej sytuacji i wyrzuć ją z siebie. Wydostań się z tej sytuacji. Czasami ofiary słyszą, dlaczego nie odejdziesz? Dlaczego nie odeszłaś wcześniej? Dlaczego wciąż w tym tkwisz? Jedną z przyczyn jest miłość. One kochają osobę, która nimi rządzi. Wciąż kochają tego męża lub żonę, matkę, ojca. Dlatego nie odchodzą. Boją się utracić zbawienie. Wzrastały w systemie, w którym uczono ich wierzyć we wszystko, co zostanie im powiedziane. Jeśli odejdziesz, stracisz wszystko, łącznie z Bogiem. Takie osoby mogą być tak bardzo złamane, że nie potrafią podejmować decyzji. Może być też tak, że kiedy zapowiadają swoje odejście, sytuacja ulega chwilowej poprawie. Sprawia to, że porzucają swój zamiar i zostają, tylko po to, żeby po jakimś czasie doświadczać jeszcze gorszej przemocy. Wielu ma poczucie winy. To moja wina.
że ta osoba stosuje wobec mnie przemoc. Boją się odejść. Mają zbyt wiele do stracenia, ponieważ dużo zainwestowali w rodzinę, kościół, społeczność. Mają przyjaciół. Biorą pod uwagę opinie innych. Żal im czasu, który poświęcili. Dużo włożyli i nie chcą tego stracić, ponieważ nie mają nic innego. I jeszcze raz powtórzę, jest to relacja oparta na poczuciu wstydu. Jest to również pułapka, która charakteryzuje każdy rodzaj przemocy. Przemoc duchowa niczym się tutaj nie różni. Na początku wszystko wydaje się w porządku. Po jakimś czasie coś się dzieje. Coś, czego się nie spodziewałeś. I masz świadomość, że coś jest nie tak. Nigdy wcześniej nie miało to miejsca, więc tłumaczysz sobie, że to jednorazowa sytuacja. Zostajesz i nic z tym nie robisz, ale to się powtarza. A ty nie widzisz w tym nic dziwnego, ponieważ już się to zdarzyło. A potem dzieje się to po raz trzeci, czwarty, piąty. Czerwona lampka powinna zapalić się już tutaj, na początku. Dlatego właśnie zostajesz. Kiedy porównasz ze sobą kolejne zdarzenia, nie widzisz zbyt wielkiej różnicy, więc nie odchodzisz. Tylko wtedy, gdy porównasz obecną sytuację z tym, co było zanim to się wszystko zaczęło, jesteś w stanie zrozumieć, jak zły obrót przybrały sprawy. Ale wtedy może być za późno, ponieważ ta sytuacja już ciebie zmieniła, złamała twoją osobowość i twoją wolę. Niektóre osoby wykorzystują argumenty duchowe, aby kontynuować przemoc. Mąż mówi na przykład: musisz mi wybaczyć. Przecież chrześcijanin powinien wybaczać, więc nie możesz odejść. Czasami nawet liderzy kościoła używają tego argumentu. Należy wybaczać. Tak więc ofiara zostaje, ponieważ nie chce postępować niewłaściwie. Czy zalecam rozwody? Czasami tak. Czasami uważam nawet, że rozwód jest konieczny, aby uratować daną osobę. Ona powinna odejść, ponieważ nikt z nas nie powinien być kontrolowany w ten sposób. Nikt z nas nie posiada pozwolenia, by kontrolować innych i łamać ich wolę. Odchodzenie wiąże się z trudnościami. Pojawia się czas żałoby. Ci, którzy chcą pomóc ofierze, muszą zrozumieć, że właśnie utraciła ona niezwykle ważną część swojego życia, nawet jeśli był to dla niej bardzo trudny okres. Musimy zrozumieć, że potrzebuje ona czasu, aby opłakać swoją stratę. Niezależnie od tego, czy chodzi o grupę społeczną, czy współmałżonka. Musimy także być gotowi, aby zmierzyć się z gniewem, który ofiara może wyrażać w stosunku do swojego prześladowcy. A także rozumieć towarzyszący tej sytuacji wstyd. Wstyd po zakończeniu związku, w którym osoba była przez lata kontrolowana. Wstyd wynikający z pytania, dlaczego po prostu nie odeszłaś? Ponieważ nie byłaś w stanie. Wiele ofiar przemocy, bez względu na jej rodzaj, doświadcza zespołu stresu pourazowego. Pojawiają się koszmary nocne, zaburzenia dysocjacyjne. Świat wokół wydaje się taki nierealny. Twoje ciało i umysł wydają się nierealne.
Niektóre czynniki mogą przenosić ofiarę do trudnej i traumatycznej sytuacji z przeszłości. Rzeczy, które same w sobie są dobre i nieszkodliwe, tak jak niektóre pieśni, elementy nabożeństwa, frazy, zwroty, wersety biblijne, kolory, zapachy, mogą być katalizatorami, których ofiara nie jest w stanie znieść. I musimy to uszanować. Pojawia się także wiele innych symptomów zespołu stresu pourazowego. Uporczywe wspomnienia w postaci migawek z przeszłości lub koszmarów nocnych. Ofiara stara się unikać pewnych sytuacji lub myśli, unika rozmów na niektóre tematy, nie chce o nich rozmawiać. To wymaga czasu. U ofiary pojawiają się częste zmiany nastroju. Negatywne myśli o niej samej, poczucie beznadziei w kontekście przyszłości, brak zainteresowania, emocjonalne przytępienie. Mogą także pojawiać się reakcje fizyczne i emocjonalne. Paniczny strach, postawa obronna, kłopoty ze snem i koncentracją, irytacja, gniew, agresja, przytłaczające poczucie winy i wstyd. Zachowanie takich osób może wydawać się nam dziwne, ale jeśli chcemy pomóc, musimy je znosić i tolerować. Kogo należy obwiniać? Przemoc w jakiejkolwiek postaci nigdy nie jest zawiniona przez ofiarę. To jej wcześniejsze doświadczenie życiowe sprawia, że jest bardziej podatna na wpadanie w podobne powtarzające się sytuacje, ale nigdy nie wynika to z jej świadomego wyboru. Cała odpowiedzialność zawsze spoczywa na prześladowcy. Czego nie powinniśmy robić? Nigdy nie powinniśmy przytłaczać ofiary, używając biblijnych argumentów, mających skłonić ją, by pozostała w związku lub kościele. Ponieważ może ona dojść do wniosku, że Bóg ją opuścił. A wtedy nigdy nie zdecyduje się na wyjście z tej sytuacji. Musimy słuchać ze współczuciem i zrozumieniem wszystkiego, co ma do powiedzenia i czym chce się podzielić. Bądź całym sobą po stronie ofiary. Stań się bezpieczną przystanią dla jej duszy. Uważnie i bez osądzania słuchaj wszystkiego, co mówi. Słuchaj, słuchaj i jeszcze raz słuchaj. Ofiara może odczuwać potrzebę długiego albo wielokrotnego opowiadania o swoim doświadczeniu. Zapewnij jej tyle czasu i przestrzeni, ile potrzebuje. Nigdy nie używaj Filipian 3:13 jako argumentu, aby zapomnieć i po prostu iść dalej. Paweł mówi w tym wersecie, zapominam o tym, co jest za mną i zdążam do tego, co jest przede mną. Nie używaj tego jako argumentu w tej sytuacji. Możesz zastosować to do samego siebie w swojej duchowej podróży, gdy nie chcesz myśleć o własnych problemach i grzechach. Ale gdy mamy do czynienia z ofiarą przemocy, nie wolno nam używać tego jako argumentu. Płacz razem z ofiarą i módl się z nią. Módl się za nią. Wspieraj szczególnie w procesie odchodzenia ze środowiska, które ją niszczy. Ofiara powinna uświadomić sobie pewne rzeczy. Musi zrozumieć, w jaki sposób prześladowca kontroluje umysł drugiego człowieka i że to właśnie stało się w jej przypadku. I że nie jest to jej wina. Stało się tak dlatego, że inna osoba wykorzystała elementy duchowe i religijne
by przejąć nad nią kontrolę. Nawet jeśli złamanie jej woli nie było świadomym celem prześladowcy, tak właśnie się stało. Jeśli nie czujesz się wolny, na pewno poddasz się takiemu działaniu. Ofiara musi także uświadomić sobie, że inni mogą wykorzystywać duchowość i religię do manipulacji, co powinno wzbudzić przekonanie, że ci, którzy są u władzy, mogą się mylić. To z kolei daje nam, a w szczególności kobietom, prawo do kwestionowania ich opinii i osądów. Myślę, że bardzo ważne jest, abyśmy wszyscy, a w szczególności ci, którzy zajmują pozycje liderów, zrozumieli, że nasze myśli i słowa mogą być kwestionowane. Nawet to, co mówię do was w tej chwili. Znajdź dobrego doradcę, który zrozumie istotę problemu. Kogoś, kto miał już doświadczenie w pracy z osobami, które w przeszłości doświadczyły przemocy. Może to być także organizacja, która zajmuje się pomocą ofiarom przemocy. Dowiedz się, czy w twoim kraju są takie instytucje. Kościół powinien zawsze stać po stronie ofiary. Pragnę to podkreślić. Kościół powinien zawsze stać po stronie ofiary. Ponieważ Bóg chce, abyśmy tak postępowali. A nikt nie ma prawa, aby kontrolować jakąkolwiek ludzką istotę. Jeśli to możliwe, pomóż ofierze rozwinąć prawdziwą, duchową i szczerą relację z miłującym Bogiem i żyć w Jego łasce. Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ponieważ w przypadku przemocy duchowej koncepcja Boga najczęściej zostaje wypaczona. Ale tutaj ty masz pole do popisu. Możesz pomóc ofierze. Zaangażować się. Stać się dla niej obliczem Boga. Niedawno natknąłem się na Facebooku na zdanie, które wypowiedział Ty Gibson. Utracisz każdą osobę, którą starasz się kontrolować. Myślę, że to niezaprzeczalna prawda. Bez względu na to, jaką kontrolę stosujesz, stracisz każdą osobę, którą będziesz próbował kontrolować. Ponieważ każdy z nas potrzebuje wolności. Potrzebujemy przestrzeni, by samodzielnie myśleć i wziąć całkowitą odpowiedzialność za swoje życie. Stój po stronie ofiary, okazując jej wsparcie i zachęcaj ją poprzez miłość i akceptację. Dziękuję za twój czas. Mam nadzieję, że ten materiał będzie dla ciebie użyteczny i skłoni cię do przemyśleń. Dziękuję.